Co w dzisiejszym Motoniusie? Volvo po 25 latach przerwy wraca do produkcji samochodów z napędem na tył. Ford dementuje plotki o produkcji nowego Mustanga w wersji Raptor, a rozpędzone BMW M3 wypada z drogi i o włos nie potrąca policjanta. Dzień dobry widzowie, witam was po raz drugi w Motoniusie. Jakby kogoś coś ominęło, to Szymon aktualnie zwiedza zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, a ja przedstawię dla was najświeższe i najważniejsze informacje ze świata motoryzacji z ubiegłego tygodnia. Dziękuję wam bardzo jeszcze serdecznie za mega pozytywny odzew pod ostatnim odcinkiem w komentarzach. Będę wdzięczny, jak zostawicie jeszcze łapkę w górę pod tym odcinkiem, a my lecimy z newsami. A zaczniemy sobie od Forda, a dokładnie rzecz mówiąc od Forda Mustanga w wersji Raptor. Nie będzie go. What? Przykro mi, Ford niestety nie dołączy do grona producentów, którzy mają podniesione i uterenowione wersje swoich sportowych samochodów. Bo jak pewnie wiecie, mamy na rynku od niedawna 911 wersji Dakar, Huracana Sterato i zapowiadało się, że będziemy mieć też Mustanga z napędem na 4 koła i podniesionym zawieszeniem. No cóż, to były tylko plotki. Sam CEO Forda, Jim Farley, potwierdził, że nie mają, a nigdy nie mieli w planach produkcji takiej wersji Mustanga. Sam osobiście nie jestem ogromnym fanem tego modelu, no ale patrząc na te rendery, można stwierdzić, że auto by zamieszało trochę na rynku. Uwaga! Najnowsze wieści w temacie paliw syntetycznych, które mogą uratować prawdziwą motoryzację. HIV Global. HIV przez F, nie V. Firma HIV Global, wspierana przez Porsche, uzyskała zgodę na rozpoczęcie budowy największej na świecie fabryki paliw syntetycznych w Teksasie. Budowa rozpocznie się już w 2024 roku i po jej ukończeniu firma ma zamiar produkować rocznie ponad 757 milionów litrów paliwa żeglugowego i e-paliwa. Na ten moment zapowiada się obiecująco. Ale co z pieniążkami? Według raportów z fabryk w Chile, produkcja 1 litra e-paliwa na ten moment to koszt około 50 euro. Czyli to koszt jakoś 100 razy większy niż produkcja 1 litra paliwa kopalnego. Jednak okazało się również, że gdy w grę wchodzi przemysłowa skala produkcji, możliwe jest, że w przyszłości produkcja paliwa kosztowałaby tylko około 2 euro za litr. W dalszym ciągu, przy obecnym kursie to jakieś 9 zł za litr z samej produkcji tego paliwa, ale może w przyszłości ktoś wpadnie na pomysł jakichś dofinansowań do tej gałęzi produkcji i ceny na dystrybutorach nie będą aż tak straszne. Natomiast, czy te spekulacje okażą się prawdą i inżynierowie z Porsche dadzą nam możliwość w 2035 roku jeździć nowymi autami spalinowymi? Zobaczymy. Ale my na pewno o tym was poinformujemy w Motoniusie, więc nie zapomnijcie o subskrypcji. Szybki newsik dla posiadaczy wolnych samochodów, którzy wybierają się na Nürburgring. Administracja, potocznie mówiąc, zielonego piekła wprowadza nowe zasady. Od teraz wjazd na znane Touristfahren mają wstęp tylko auta z minimalną prędkością maksymalną wynoszącą 130 km na godzinę. Co tu dużo mówić, dla niektórych to pewnie niesprawiedliwe, a dla większości myślę, że super rozwiązanie, które wpłynie na bezpieczeństwo jazdy po torze. No bo przecież większość z was kojarzy nagrania z tego toru. Chore prędkości, ogromne przeciążenia na zakrętach, żądza bycia najszybszym i pokazania swojego kunsztu kierowcy. A wyobraźcie sobie, że pędzicie takim 911 GT3 100-200 km na godzinę i spotykacie się w zakręcie z Corsą 1.2, która z dwójki na trójkę się przepina i rozpędza się do jakichś 65 km na godzinę. No niezbyt bezpieczna sytuacja. Dajcie znać, co wy o tym myślicie w komentarzach. No to słuchajcie uważnie, bo zasady na Nordschleife to dopiero rozgrzewka, jeśli chodzi o kontrowersyjne ludzkie wymysły. W stanie Arizona szeryf hrabstwa Cochise wydał skromne 90 tysięcy dolarów z dotacji na edukację antynarkotykową i kupił Dodge Challengera Hellcata. Szeryf tłumaczy swoje posunięcie tym, że auto ma przyciągać dzieci i młodzież na imprezy okolicznościowe, tak by na nich mogły się edukować w temacie niebezpieczeń związanych z używaniem narkotyków. Całkiem sprytnie postawić sobie 700-konny samochód pod domem i tłumaczyć się tym, że to wszystko dla celów edukacyjnych młodzieży. I nie wyróżnia go nic, prócz maleńkiego napisu na tylnej klapie: szukaj okazji, nie narkotyków. No chyba nie ma co tu więcej dopowiadać. Ciekaw tylko jestem, jakby to mogło wyglądać w naszym pięknym kraju. Sekcję komentarzy zostawiam wam. Szybki update, moi drodzy. Dogrywam tę wypowiedź w sobotę wieczorem, bo chciałbym wtrącić wam jeszcze najświeższego newsa.
A przechodząc do sedna, Nissan Skyline Paula Walkera, o którym Szymon mówił wam 2 tygodnie temu, został wylicytowany w ostatni piątek na aukcji Bonhams. I to za niemałe pieniądze, bo dokładnie 1 357 000 dolarów, czyli jakieś ponad 5,5 miliona złotych. Uwaga, uwaga, Volvo wraca do produkcji tylnonapędowych samochodów po 25 latach przerwy. I wprowadza to do swoich elektrycznych SUV-ów. Mocny clickbait, co nie? Za pięknie by było, gdyby RWD zagościło do jakiegoś pięknego sedana z literką R na klapie bagażnika. Ostatnie tylnonapędowe Volvo, jakie mogliśmy zobaczyć, to był model 900, a jego produkcja zakończyła się w 1998 roku. Teraz Volvo decyduje się na zastosowanie takiego napędu do swoich elektrycznych modeli C40 i XC40 po to, by poprawić ich zasięg. No cóż, przepraszam was, jeśli zawiedliście się tak samo jak ja, no ale takie mamy czasy. Mazda powraca do Wankli po to, żeby generowały prąd, a Volvo wprowadza RWD po to, żeby oszczędzać prąd. Nadchodzą nowości od Audi. Nowe Audi A5 i S5 zostały zespotowane podczas testów na torze Nürburgring. Wait a minute! Mateusz, ty się przecież nie znasz na motoryzacji, przecież A5 nie ma i nie było nigdy w kombi. No właśnie, o co z tym chodzi? Już jakiś czas temu Audi ogłosiło, że nowe modele dotychczasowego A4 i S4 w wersji spalinowej będą sygnowane A5 i S5, a te elektryczne wersje zachowają oryginalne oznaczenia A4 i S4. No właśnie, Audi to se tak lubi trochę pomieszać w nazewnictwie gamy modelowej. Bo przecież kiedyś czytelne, adekwatne do silnika pod maską oznaczenia takie jak 3.0 TDI czy 2.0 TFSI, a potem kompletnie nie nawiązujące do wersji silnikowej oznaczenia typu 45 czy 55. No cóż, wróćmy do sedna. Po S5 w kamuflażu za dużo nie widać, żeby to była usportowiona w wersji bazowej A5. Jedyne co możemy zauważyć względem A5 to większy rozmiar felg, większy układ hamulcowy czy 4 końcówki wydechu, które finalnie pewnie okażą się atrapami, tak jak w przypadku większości obecnych S-ek. Co do możliwych wersji silnikowych, nie mamy żadnej pewności na ten moment, więc nie pozostaje nam nic jak tylko czekanie na potwierdzone informacje. Dobra, przyszła pora, żeby troszkę powylewać z siebie. 3 maja na kanale StopCam zostało opublikowane nagranie z kamerki samochodowej, na którym widać, jak samochód zbliżający się do ronda napotyka na środku ronda dość nietypową próbę wymuszenia pierwszeństwa. No przyznajcie, mocno nietypowa. Na ten moment w polskim kodeksie ruchu drogowego osoby poruszające się na rolkach obowiązują takie same przepisy co pieszych. Jak widać na załączonym obrazku, no nie każdy potrafi zrozumieć tak proste zasady. Dobra, powiem szczerze, jak można zapierdalać w butach z kółkami po drodze, gdzie normalnie jeżdżą 2, 3, 5, 15 tonowe samochody, które mogą zagrażać twojemu życiu? Gdzie tu jest logika? I nie wyżalałbym się na ten temat tak bardzo, gdyby nie fakt, że ci ludzie, którzy prawie zostali potrąceni przez auto, zaczęli się kłócić z kobietą, która kierowała samochodem. A to może wy uważajcie, na ulicy jesteście, co? Jak można, łamiąc prawo ruchu drogowego na rolkach, mieć jeszcze jakieś wąty do kierowcy? Gdzie się k***a pcha? Mogło się to skończyć o wiele gorzej, ale pani kierująca samochodem zachowała dużo ostrożności i dużo rozwagi, w przeciwieństwie do 17-latka w BMW M3, któremu zabrakło trochę tej rozwagi. Ale najpierw background całego zdarzenia, do którego doszło w Stanach Zjednoczonych, w stanie Virginia. Podczas kontroli policyjnej BMW serii 7 nagrywająca kamerka radiowozu zarejestrowała, jak w oddali na przeciwległym pasie ruchu 17-letni kierowca BMW M3 wpada w poślizg i przelatuje prosto na miejsce kontroli policyjnej. Funkcjonariuszowi udaje się dosłownie o włos uciec i przeżyć całe to zajście. To wygląda jak jakaś cutscenka z gry albo z filmu, no bo przecież tu się tyle rzeczy złożyło, żeby w idealnym momencie BMW M3 sunące tyłem prosto na BMW serii 7 uderzyło dokładnie w tym momencie, żeby policjant odskoczył i nie został przygnieciony do barierki. To jest niewiarygodne. No i tym niewiarygodnym i szokującym newsem kończymy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Za tydzień już tu pojawi się Szymon. Subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia.